Odcinek świąteczny, a więc w miarę świąteczna scenografia, kostiumy, no i muzyka. Niestety jednak czas przed Bożym Narodzeniem zazwyczaj charakteryzuje przede wszystkim pośpiech. A ja ciągle w biurze, mam biuro na górze, w nim targety duże i wyścigi szczurze. Spieszymy się w pracy, by zamknąć projekty na starym roku, by wcześniej wyjść do domu, gdzie, a jakże spieszymy się, by zdążyć ze sprzątaniem, gotowaniem, całą masą czynności, które powodują, że. Czasami tracimy z pola widzenia głęboki sens świąt Bożego Narodzenia. Wesołych świąt! Ale czasami zdarza się cud. Moment, zdarzenie, które pozwala zatrzymać się, spojrzeć na sprawy z dystansu i dostrzec to, co najważniejsze i najpiękniejsze w świętach i w życiu. Czasami taki cud zdarza się w systemie zamówień publicznych. I właśnie o tym dzisiaj opowiem. O pośpiechu. O wrażliwej krajowej izbie odwoławczej, o uchyleniu zakazu zawarcia umowy i o pięknie świąt Bożego Narodzenia. Najpierw o pośpiechu. W poprzednich filmach mówiłem już, że system zamówień publicznych cechuje duża dynamika postępowań, co wyraża się przede wszystkim w krótkim czasie na podejmowanie decyzji, składanie dokumentów czy korzystanie ze środków ochrony prawnej. To ja na panią skargę złożę! Takie są dyrektywy Unii Europejskiej! A więc przede wszystkim wnoszenie odwołań do krajowej izby odwoławczej zasadniczo w terminie 5 lub 10 dni, składanie przystąpień w terminie 3 dni. Przypomnę! Że wniesienie odwołania po terminie skutkuje jego odrzuceniem. W okresie świąt presja czasu jest szczególna. Zamawiający chcą za wszelką cenę udzielić zamówień lub wszcząć nowe postępowania. Z perspektywy wykonawców, też bywa koszmarnie. Okres świąteczny to czas, w którym zazwyczaj jest mniej dni roboczych, dlatego i trudno się dziwić. Zamawiający często wykorzystują ten moment i podejmują decyzję w taki sposób, by utrudnić kwestionowanie podejmowanych decyzji ze względu na obiektywnie trudny harmonogram. W tym roku się to raczej nie zdarzy, ale pamiętam takie lata, że z 10-dniowego terminu na wniesienie odwołania ze względu na liczbę wolnych dni pozostawało np. 5 dni rzeczywistej pracy nad pismem procesowym. A co się dzieje po stronie zamawiającego, gdy jednak uda się wnieść odwołanie? Zasadniczo wstrzymuje to działanie zamawiającego. Jeżeli odwołanie wniesione jest jeszcze przed terminem składania ofert, przezorny zamawiający powinien ukształtować ten termin w taki sposób, by upłynął już po rozstrzygnięciu odwołania przez izbę. Ale co gdy oferty zostały już złożone, a nawet została wybrana oferta najkorzystniejsza i to właśnie decyzja o jej wyborze jest kwestionowana? Wniesienie odwołania aktualizuje zakaz zawarcia umowy. Zgodnie z artykułem 577 w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. I to może być bardzo poważny problem. Potem się wszystko roz... W szczególności, gdy ze względów biznesowych umowa powinna zostać zawarta jak najszybciej, np. przed świętami lub przed nowym rokiem. Jak wtedy często wygląda rozmowa z prawnikiem lub wewnętrznym działem zakupowym, podczas której kierownik zamawiającego komunikuje, że umowa musi zostać zawarta w terminie? Mniej więcej tak, prawnik. Nie no, bez jaj. <grych> kierownik zamawiającego. Dacie radę. Co wtedy robić? Wtedy należy rozważyć zastosowanie mojej ulubionej instytucji prawa zamówień publicznych, jaką jest procedura uchylenia zakazu zawarcia umowy. Obecnie reguluje ją artykuł 578 Prawa Zamówień Publicznych. Zgodnie z tym przepisem, zamawiający może złożyć wniosek do Krajowej Izby Odwoławczej o uchylenie zakazu zawarcia umowy, a więc de facto o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przed rozstrzygnięciem postępowania odwoławczego. Izba uchyla zakaz, jeżeli odwołanie jest przejawem pieniactwa i zostało wniesione wyłącznie w celu przeszkodzenia zawarciu umowy. Albo gdy nie zawarcie umowy w terminie mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo uznania uszczerbku w wyniku kwestionowanych odwołaniem czynności zamawiającego. Dlaczego to moja ulubiona instytucja? bo poświęciłem jej bardzo dużo czasu w ramach prac nad rozprawą doktorską. Mianowicie przebadałem wszystkie postanowienia wydane przez KIO w ramach tego mechanizmu. Dotarłem do absolutnie wszystkich postanowień izby, nawet tych, które dotychczas nie zostały nigdzie opublikowane. Wśród nich było również postanowienie o sygnaturze KIOW/15/08, o którym dziś chciałem opowiedzieć. Otóż zapadło ono w odniesieniu do sytuacji, gdy jeden z zamawiających Złożył wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paczek świątecznych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W postępowaniu zostało złożone odwołanie, a zamawiający argumentował, że niezawarcie umowy uniemożliwi przekazanie podobiecznym paczek świątecznych przed świętami. We wniosku wskazano, że paczki te są często jedynym źródłem słodyczy w okresie świąt Bożego Narodzenia dla dzieci w wielu domach. Zamawiający wyjaśnił, że pracownicy socjalni przeprowadzili z zainteresowanymi mieszkańcami rozmowy w celu ustalenia uprawnień do tej pomocy, a zatem każdy z podopiecznych uzyskał sugestię czy obietnicę, że otrzyma paczkę i się jej spodziewa przed świętami. Dodatkowo wskazano, że brak paczek spowoduje. Silne poczucie krzywdy i żalu najuboższych rodzin znajdujących się pod opieką zamawiającego, co z pewnością nie leży w interesie publicznym. Jakie rozstrzygnięcie podjęła KIO? Zanim odpowiem, wyjaśnię, że po przeanalizowaniu absolutnie wszystkich wydanych dotychczas kilkuset postanowień dysponuję dość unikatową bazą danych i wiedzą, która skłania do stwierdzenia, że Izba traktuje i słusznie uchylenie zakazu zawarcia umowy jako rozwiązanie wyjątkowe. I rzadko wyraża zgodę na zawarcie umowy. A jak było w tej sprawie? Otóż Kijo zgodę wyraziła. Postanowienie zostało wydane 12 grudnia 2008 roku, a w jego uzasadnieniu stwierdzono, że ze względu na krótki czas pozostały do Wigilii, konieczne jest jak najszybsze przystąpienie do realizacji zamówienia, albowiem przekazanie paczek po świętach, ze względu na charakter świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Nie będzie miało takiego znaczenia i wymiaru, jak ich przekazanie przed świętami. Izba wskazała, że brak wsparcia dla podopiecznych w okresie przedświątecznym byłby szczególnie dotkliwy i krzywdzący. Ja oczywiście nie chcę grać na emocjach, ale uważam, że przywołane orzeczenie skłania do refleksji, do zatrzymania się i zastanowienia, co w świętach Bożego Narodzenia i w życiu jest najważniejsze. Oczywiście każdy ma swoją odpowiedź, ale Kio nam podpowiada. Najważniejszy jest drugi człowiek. Ten, który wierzy, że dwa tysiące lat temu człowiekiem stał się Bóg, będący źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i ten, który nie podziela tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzi z innych źródeł. Ważny jest więc drugi człowiek. Nie tylko ten, z którym spotkamy się przy wigilijnym stole, ale w szczególności ten, którego wigilijna wieczerza może nie będzie radosna i beztroska. O tym też przypomina Krajowa Izba Odwoławcza. Dlatego, opierając się na jej orzecznictwie, życzę Państwu świąt pełnych spokoju. Spokoju, radości i refleksji. A na koniec, zainspirowany postanowieniem Izby w sprawie KIO W 15 08, wsparłem Caritas, ale zachęcam do wsparcia jakiegokolwiek dzieła pomocy najuboższym. Skoro już to zrobiłem. Spieszę wspomóc na wszystkich otwartych frontach robót tych, z którymi zasiądzę przy cywilnym stole. Spokojnych świąt i do zobaczenia w nowym roku. Już nie czekajmy, przespały wszystkie swe deadliny.